Kanta to niezwykłe miejsce, w którym możesz poczuć jedność z naturą. Tu zaopatrzony w specjalny strój i poinstruowany, jak się zachować, będziesz mieć okazję bliskiego spotkania ze wspaniałymi słoniami. Założysz gustowne ciuszki, kapelusz i zaopatrzony w aparat bądź kamerę, wyruszysz na prawdziwą przygodę. Jeszcze tylko łyk zimnej wody i zabezpieczenie środkiem przeciw komarom i jesteś gotowy. Te niezwykłe zwierzęta czekają na ciebie. Zabierzesz ze sobą torbę, którą wypełnisz bambusami. Zdziwisz się, jak łagodne i przyjacielskie są te ogromne zwierzęta i ile wzruszeń potrafią dostarczyć. Przy tych kolosach, łagodnych jak baranki, wyzbywasz się jakichkolwiek obaw i lęku. To cudowne uczucie – być jak Nell i King. Karmienie słoni bambusami i trzciną cukrową dostarcza wielkiej przyjemności. Wiesz, że robisz coś pożytecznego i wspaniałego zarazem. Sanktuaria dla słoni, stworzone przez człowieka, by chronić ten zagrożony gatunek, to bardzo mądra inicjatywa. Bilety, za które płacimy, żeby być blisko tych zwierząt, to nie tylko atrakcja turystyczna, ale przede wszystkim wspieranie słoni, które są w rezerwatach i tych, które żyją na wolności. Pozyskane środki służą ich ochronie. Te niezwykłe zwierzęta, które kiedyś były główną siłą pociągową, wymierają. Utrzymanie tego gatunku to obowiązek każdego przyzwoitego człowieka. W sanktuarium słoni w Kancie są słonie emeryci, którzy żyją już 60 lat. Są tu takie dwie sztuki i 50 lat jedna sztuka. Jest też słonica 43-letnia i 36-letnia oraz najmłodsza, którą karmiliśmy i myliśmy, 22-letnia. Wszystkie są niezwykle przyjacielskie, sympatyczne i bardzo przywiązane do ludzi. Darzą nasz gatunek prawdziwą miłością. Wśród słoni można się poczuć jak wśród prawdziwych przyjaciół. Słoń indyjski, słoń azjatycki, Elphas maximus.
to ssak z rodziny słoni. Słoń indyjski jest mniejszym słoniem od słonia afrykańskiego. Jest też bardziej łagodny, mniej niebezpieczny. Jest bardzo inteligentny. Ma mniejsze uszy, a trąba zakończona jest jednym wyrostkiem. Ma płaską część czołową czaszki. Ma bardzo pomarszczoną, szarą lub ciemnobrązową skórę, bardzo rzadko pokrytą włosiem. Gęste włosy znajdują się na końcu ogona. Słoń przestaje rosnąć po 25 latach życia. Od wieków człowiek starał się oswajać słonie indyjskie. W Azji służy za zwierzę pociągowe, juczne i wierzchowe. Przy pomocy oswojonych słoni poluje się też na dzikie okazy. Da się łatwo tresować. Największym wrogiem naturalnym słonia indyjskiego jest tygrys. Słonie zamieszkują lasy tropikalne na terenie górzystym i nizinnym. Żyje w stadach, które liczą 15 do 30 osobników. Stadu przewodzi stara samica. Pozostali członkowie stada to samice, jeden dojrzały samiec i młode samce. Słoń indyjski je rano, wieczorem i w nocy. Gdy na danym terenie brakuje pożywienia, odbywa dalekie wędrówki. Zwykle jednak trzyma się swego terytorium. Odpoczywa w południe. Śpi kilka godzin w nocy, potrafi spać na stojąco i na leżąco z nogami ułożonymi na bok. Świetnie pływa, wspina się, pokonuje gęstwinę, niszcząc wszystko na swojej drodze. Bardzo szybko biega. Bardzo chętnie kąpie się w wodzie. Żywi się trawą, winoroślą, liśćmi, miękkimi pędami roślin i owocami. Ciąża trwa 607 do 641 dni. Samica rodzi zwykle jedno młode, ważące około 90 kg. Młode ma około 1 metra wysokości. Dojrzałość płciową osiąga po 12 latach życia. Samica opiekuje się słoniątkiem kilka lat, aż do następnego porodu. Słonie wymyśliły świetny sposób na schładzanie ciała w upały i ochronę przed palącymi promieniami słońca. Posypują swoje ciało piachem, błotem lub zeschłą trawą. Jeśli w pobliżu jest zbiornik wodny, to chętnie do niego wchodzą. Uwielbiają pływać, nawet w słonej morskiej wodzie. Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem.
przypisuje mu się bardzo wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim w niedalekiej przyszłości. Ma status EN w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Słoń indyjski nie jest zwierzęciem domowym ze względu na to, że w niewoli bardzo trudno się rozmnaża. Od dawna słoń indyjski jest wykorzystywany jako zwierzę juczne. Może przenosić duże ciężary, nawet pół tony, na duże odległości i potrafi karczować dżunglę. Był wykorzystywany także do polowań na tygrysy. W Chiang Mai nakarmisz słonie bambusami, trzciną cukrową i kulkami proteinowymi. Będziesz też mieć okazję na kąpiel ze słoniami i ich pielęgnację. W czasie naszego pobytu w sanktuarium słoni przygotowaliśmy im własnoręcznie kulki proteinowe złożone z bananów i innych produktów niezbędnych dla ich prawidłowego funkcjonowania. Słonie były bardzo uradowane i na hasło bon otwierały pyski i jadły nam dosłownie z ręki. Człowiek czuł się tak, jakby karmił swojego domowego czworonoga. Było super. Mieliśmy też okazję zażyć kąpieli z tymi ogromnymi ssakami. Dostaliśmy szczotki i naczynia do polewania. Słonie były zachwycone kąpielą i pielęgnacją. Pokornie poddawały się tym wszystkim zabiegom, a dla uczestników była to ogromna frajda, niezapomniane wrażenia i orzeźwiająca woda w upalny dzień.
Kolejnym punktem programu była stolica północnej Tajlandii, Chiang Mai. W okolicach Chiang Mai złożyliśmy wizytę w sanktuarium słoni Kanta. To było niesamowite przeżycie. Po ubraniu w specjalne stroje zostaliśmy zaopatrzeni w torby, które wypełniliśmy bambusami. Każdy uczestnik mógł karmić osobiście te ogromne, ale bardzo łagodne zwierzęta. Jest to coś niesamowitego i niepowtarzalnego. Nie przypuszczaliśmy, że można czuć się tak komfortowo i bezpiecznie w takiej bliskości wielotonowych zwierząt. Karmienie ich, głaskanie i przytulanie się do nich to prawdziwa przyjemność. Zwłaszcza, że słonie wyczuwają nastroje ludzi. Są to bardzo inteligentne zwierzęta. Mogliśmy je karmić też trzciną cukrową, a następnie przygotowaliśmy dla nich specjalne kulki proteinowe. Słonie chętnie je od nas brały prosto do pyska i robiły to niezwykle delikatnie. Prawdziwym punktem kulminacyjnym była kąpiel ze słoniami. Dostaliśmy szczotki i miseczki. Polewaliśmy słonie wodą i szorowaliśmy ich twardą skórę. A one ze stoickim spokojem poddawały się tym zabiegom. To wspaniałe i niepowtarzalne przeżycie. Każdy powinien chociaż raz tego doświadczyć. Na koniec wspólna fotka i pożegnanie z tymi wspaniałymi zwierzętami.